O, już jesteś, Kubusiu, ja kupię sobie te ozdoby na te Halloweenowe. Boże, ja to się tylko boję, że to jest naprawdę jakieś święto szatana. Przecież co roku ci przypominam, że Edyta Górniak uczyła angielskiego, a piekło wygrywa Halloween. Nie no, wiem, przebieracie się, łazicie po cukierki. No ale pokaż, coś tam sobie kupił, no. O, tak jedynie, takie pluszowe, o, ten, ciocia by sobie takie postawiła. Co tam jeszcze masz? A, nie to pejsz, o, sztuczne pająki, fu. A to takie białe, Boże, Kubuś, nie strasz cioci, pokaż no to. Matko Boska, Beata, ty żeś widziała, no daj spokój, no przecież jakie to jest do maślakowej podobne. No proszę ja ciebie, no przecież maślakowa jak żywa, no i dlatego, żem się tak wystraszyła. Weź go, Kubuś, bo jeszcze dostanę jakiej klątwy maślakowej. No a za kogo ty się w ogóle przebierasz, co? No za króla, o, ale chyba nie za króla Heroda, no bo za młody jesteś na Heroda. No, masz szczęście. Aj, Lampion, będziesz wycinał z dyni, tylko ty weź swoją mamę do pomocy, no bo się jeszcze, wiesz, pociachasz. I będziesz miał Halloween na Ojomie. A przecież jak pójdziesz w takim bandażu na cmentarz, to wszyscy pomyślą, że co, że mumia z grobu wstała. O, patrz, to by było przebranie, nie? No dobrze, no to co, no to miłej zabawy, no ale przyjdźcie z tymi swoimi kolegami tutaj do cioci. Przecież ja mam tyle słodyczy w barku, że daj spokój. A co, niech twoi koledzy wiedzą, kto jest prawdziwą królową rozpieszczania.